Proszę Państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. I chcemy w to wierzyć, rozpoczął się czas poszanowania praw człowieka, prawa do wolności, własności, życia. Poszanowanie tych praw i równość wobec prawa to fundamenty, na których oparte są wolne społeczeństwa, traktujące swój kraj jako rzecz wspólną, Rzeczpospolitą. Konstytucja III RP mówi: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym obywateli. Władza zwierzchnia należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez przedstawicieli lub bezpośrednio. Zapisy są jasne. Polska jest rzeczą wspólną, czyli republiką, i władza należy do obywateli, czyli jest demokracją. Jednak zgodnie z konstytucją PRL-u ówczesne państwo również było demokratyczną republiką. Nie wystarczą same zapisy w ustawie zasadniczej. Istotne jest, czy zgodna z konstytucją jest rzeczywistość. Zatem czy w rzeczywistości mamy w Polsce demokrację? Przyjrzyjmy się. Demokracja to system, w którym dzieje się wola obywateli. Czy w Polsce dzieje się wola obywateli? W latach 2000, gdy przyszła partia rządząca zebrała 750 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w akcji 4 razy tak dla Polski, w tym jednomandatowe okręgi wyborcze, zniesienie immunitetu polityków, po zdobyciu władzy usłyszeliśmy: to były ćwiczenia. Co? To były rzeczy organizowane przez rzemieślników polityki. Kolejne postulaty tej samej formacji, również za którymi opowiedziała się większość obywateli, to m.in. obniżenie podatków, zmniejszenie biurokracji, urynkowienie NFZ. Taka była wola większości. Czy owa wola większości była realizowana? Czy podjęto chociaż próby? A może przedstawiciele wybrani przez większość realizowali postulaty dokładnie przeciwne niż te, za którymi zagłosowali wyborcy? Politycy obiecują czynić wolę obywateli, jednak po uzyskaniu mandatu do sprawowania władzy w ich imieniu często zmieniają zdanie. Zamiast tego realizują własne interesy kosztem społeczeństwa. My, jako obywatele Rzeczpospolitej, nie mamy żadnej realnej kontroli nad poczynaniami naszych przedstawicieli, którym powierzyliśmy zarządzanie naszym krajem. Politycy mogą czuć się bezkarnie i bez konsekwencji zawłaszczać kolejne obszary państwa. Tworzy się uprzywilejowana klasa, dla której my, obywatele, jesteśmy dostarczycielami kapitału. Politycy zaczynają wierzyć, że władza należy do nich i że im wolno więcej. Nasza diagnoza tego stanu rzeczy jest następująca. Mechanizmy demokratyczne w Polsce są ułomne. Mamy narzędzia do sprawowania władzy przez przedstawicieli, jednak do rzeczywistej demokracji brak jest ustaw dających narzędzia do nadzoru nad politykami i sprawowania władzy bezpośrednio, co postuluje konstytucja. Obecnie funkcjonująca inicjatywa ustawodawcza czy referendum w praktyce nie spełniają tego warunku. Od lat wiele środowisk dąży do wprowadzenia mechanizmów demokracji bezpośredniej. Przykładem jest Paweł Kukiz i jego ruch, którego postulaty takie jak wiążące bezprogowe referendum, jednomandatowe okręgi wyborcze czy możliwość odwołania posła w 2015 roku uzyskały 21% poparcia w wyborach prezydenckich i 9% w wyborach do Sejmu. Chcemy nie fasadowej, a rzeczywistej demokracji, korzystając z rozwiązań szwajcarskich. Naszym zamierzeniem jest uchwalenie ustaw, które wypełnią postanowienia konstytucji i zapewnią obywatelom możliwość nadzoru nad politykami i bezpośredniego sprawowania władzy. Konkrety? WIR, czyli weto obywatelskie, inicjatywa obywatelska, referendum, większościowa ordynacja wyborcza w wyborach do Sejmu, możliwość odwołania polityka z urzędu. Weto obywatelskie daje możliwość zablokowania ustawy przez obywateli. Jeżeli zbiorą oni 200 tysięcy podpisów w ciągu 100 dni od jej uchwalenia, wprowadzenie ustawy w życie zostaje zawieszone do czasu przeprowadzenia referendum, w którym obywatele zdecydują, czy ostatecznie ustawę odrzucić, czy jednak przyjąć. Wynik referendum jest dla polityków wiążący. Inicjatywa obywatelska daje możliwość wnoszenia przez obywateli projektów ustaw. Obywatele mogą zebrać 300 tysięcy podpisów w ciągu 18 miesięcy pod danym projektem. Skutkuje to poddaniem ustawy pod głosowanie w referendum, w którym obywatele zdecydują, czy ustawę odrzucić, czy przyjąć. Wynik referendum jest dla polityków wiążący. Referendum. Referendum o charakterze wiążącym, to znaczy politycy nie mogą się na nie nie zgodzić, ani też odrzucić jego wyniku. Bezprogowe.
przeprowadzane wtedy, gdy zostaną zebrane odpowiednie ilości podpisów pod wetem obywatelskim lub inicjatywą obywatelską, a także w najważniejszych sprawach, np. gdy parlament przegłosuje zmianę konstytucji lub w sprawie przystąpienia kraju do organizacji międzynarodowej. Większościowa ordynacja wyborcza daje możliwość startowania w wyborach nie tylko nominowanym przez prezesa partyjniakom, ale również kandydatom niezależnym. Mogą to być jednomandatowe okręgi wyborcze lub też wielomandatowe okręgi wyborcze, które łączą zalety JOW-ów oraz systemu proporcjonalnego. Przy 46 okręgach w kraju z każdego do Sejmu wchodzi 10 kandydatów, którzy uzyskali najwyższe poparcie. Kandydować może każdy, kto przed wyborami zebrał pod swoim nazwiskiem 1000 podpisów. Wprowadzenie ordynacji większościowej powinno iść w parze z likwidacją finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Możliwość równego i sprawiedliwego kandydowania w wyborach jest kluczowe w demokratycznym państwie prawa. Możliwość odwołania polityka z urzędu. Wielu polityków oszukuje swoich wyborców, nie wywiązując się z danego słowa. Jeśli w danym okręgu wyborczym 10% uprawnionych do głosowania w ciągu 3 miesięcy podpisze się pod wnioskiem o odwołanie posła lub senatora, odbywa się w tym okręgu referendum, w którym lokalne społeczeństwo zadecyduje, czy polityk będzie odwołany, czy jednak pozostanie na stanowisku. Wynik referendum jest dla polityków wiążący. Jeśli polityk zostanie odwołany, odbywają się w okręgu wybory uzupełniające. WIR. Większościowa ordynacja wyborcza. Odwołanie polityka. To nie rozwiązanie problemów. To narzędzia do ich rozwiązania. Wesprzyj inicjatywę społeczną Twój kraj, Twoja sprawa. W jaki sposób? Komentuj, lajkuj, udostępnij materiały w mediach społecznościowych. Zaangażuj się osobiście, napisz lub zadzwoń do nas i ustalimy, co możemy razem zrobić. A jeśli brak Ci czasu, wesprzyj nas finansowo. Polska jest Rzeczpospolitą. To wspólna sprawa. Twój kraj, Twoja sprawa.